gdzież moje kare konie? A gdzież moje lejce? Ej, na wschodzie zakochanie, na zachodzie serce. Ej, na wschodzie. Od najdawniejszych czasów len ma ogromne znaczenie w życiu wsi. Właściwości tej rośliny były wykorzystywane na przestrzeni wieków bardzo wszechstronnie. Przede wszystkim jej ziarno, siemię lniane, różnie preparowane, było i jest wykorzystywane w różnych leczniczych i znachorskich praktykach. Olej lniany spełniał często rolę okrasy, a włókna lniane do lat 20., 30. XX wieku były podstawowym i jedynym surowcem, z którego wytwarzano płótno w każdej wsi i w każdej zagrodzie. Uprawie lnu na terenie Kielecczyzny poświęcano wiele starań, a że tkactwo na tych terenach było zajęciem wyłącznie kobiet, mężczyźni żadnych robót przy obróbce lnu nie wykonywali, a także nie wtrącali się do handlu lnem, traktując to jako babskie gospodarstwo i babskie obrządki. Jedynie sianie lnu traktowano jako zajęcie nie przynoszące chłopom ujmy. Zgodnie ze starą tradycją len zasiewano od świętej Zofii 15 maja po ogrodnikach pańskich, Pankracym, Serwacym i Bonifacym 12-14 maja, bo siemię lniane nie lubi chłodu, żeby zapewnić sobie dobry urodzaj, a także zapobiec zagłuszaniu lnu przez pożółtkę. Chwast utrzymywany był zwyczaj zabobonnych przygotowań, to jest ziarna lnu zaprawiano z jajkiem, a chłopu idącemu siać len trzeba było ugotować jajka do jedzenia. Kiedy różne rodzaje płócien domowego wyrobu były bodaj jedynymi lekkimi tkaninami używanymi przez ludność wiejską, dla zróżnicowania włókien w zależności od ich późniejszego przeznaczenia stosowano zbieranie lnu w różnych okresach jego dojrzewania. Dla uzyskania cienkich i łatwo wybielających się włókien przeznaczonych na nici do wyrobu koronek lub cienkiego płótna na odświętne chustki i bluzki dla dziewcząt wyrywa się len bezpośrednio po opadnięciu kwiatów. Jeśli włókna lnu miały być mocne, a nici z nich nieco grubsze, przeznaczone na ręczniki, koszule męskie i fartuchy, należało je zebrać w momencie, kiedy główki z nasionami zaczynały żółknąć. Natomiast jeśli potrzebowano dużej ilości trudno wybielających się włókien, używanych przeważnie do wyrobu worków, sienników i płacht, zbierano len, kiedy torebki nasienne były już koloru brązowego. Od lat powojennych len na wsi nie ma dużego znaczenia. Zbierany jest bezpośrednio po żniwach, bez dbałości o zróżnicowanie włókien. Obecnie wyrabia się z niego głównie worki, sienniki i płachty. Długą drogę muszą przejść łodygi lnu, zanim staną się zdatną do przędzenia kądzielą. Po zbiorze len jest czochrany lub dzierżgany. W tym procesie oddziela się torebki nasienne od łodyg. Odbywa się to na specjalnym grzebieniu wykonanym z twardego drewna i umocowanej na ławie zwanej na Kielecczyźnie dzierżgacem. Następną czynnością jest rozkładanie lnu na mokrych łąkach, na rosie, tak zwane roszenie lub rozciąganie na blech. W niektórych regionach łodygi lnu są moczone w strumieniach i stawach, a następnie suszone. Proces ten ułatwia późniejsze oddzielenie włókna od drewna. Po wielodniowym wyroszeniu lnu kobiety przystępują do międlenia. Czynność ta odbywa się przy użyciu specjalnych urządzeń, cierlicy i międlicy. Międlica składa się z około metrowej długości deseczki szerokości na 10-15 cm, w której grubości wydłubana jest wąska szczelina, do której wchodzi odpowiednio dopasowana cienka deseczka. Z jednej strony zakończona jest uchwytem, a z drugiej zamocowana kołku. Całość konstrukcji międlicy do złudzenia przypomina scyzoryk, a międlenie – szybkie otwieranie i chowanie ostrza w jego oprawie. Drugim przyrządem używanym przy międleniu jest
cierlica, która zbudowana jest w ten sam sposób co międlica, z tą różnicą, że dolna deska posiada nie jedną, ale dwie równoległe szczeliny, w które wchodzą dopasowane do nich dwie górne deseczki. Międlenie ma na celu połamanie i skruszenie łodyg celem oddzielenia paździerzy drewna od włókna. Odbywa się to w ten sposób, że kładzie się garść łodyg trzymanych przy ich korzeniach w poprzek szczeliny na międlicy i przesuwając wolno od korzenia do wierzchołka, uderza szybko po nich ruchomą deseczką. Po przemiędleniu lnu na międlicy włókna z resztkami paździerzy są poddawane suszeniu. W wielu regionach Polski len suszyło się na zapiecku, ale można było także suszyć go w dole, tak zwanym międlowym, gdzie rozpalało się ogień i tam właśnie suszono łodygi lnu. Kiedy włókna są dostatecznie przydymione i podsuszone, tą samą czynność, co na międlicy, powtarza się na cierlicy, a następnie wiąże się je w pęczki, przygotowując do czesania na szczotce. W wielu regionach Polski międlenie lnu odbywa się zespołowo, na odrobek. To znaczy, że każda gospodyni, dążąc do tego, aby zmiędlić swój len w ciągu jednego dnia, zaprasza do siebie odpowiednią ilość krewnych i sąsiadek do pomocy, a po zmiędleniu swego lnu chodzi do każdej z nich pomagać przy tej samej robocie. W okresie, kiedy konieczność zmuszała ludność wiejską do uprawy lnu w większych ilościach, do jednej gospodyni schodziło się kilkanaście kobiet. Każda z nich przynosiła ze sobą międlicę i cierlicę. Ustawiano je w zacisznym miejscu, na wbitych w ziemię kołkach i wśród odpowiednich bajek o całej wsi międliły len cały dzień.